Witam serdecznie, z tej strony Krzysztof Vega Fitness. Dzisiaj trochę inny filmik, z racji tego, że jestem na wakacjach i nie miałem zbytnio czasu na to, aby przygotować coś innego. Właśnie skończyłem swój trening, który był dosyć ubogi, dlatego że nie mam dostępu do żadnego sprzętu. Krótki filmik o ćwiczeniu z taboretem zobaczycie zaraz na ekranie. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o samej idei weganizmu i czym on naprawdę jest. Sam termin żywienia roślinnego oraz jego nazewnictwo sięga początków XIX wieku. Wówczas nazywano go wegetarianizmem. Samo określenie weganizm weszło do użycia w 1944 roku i z definicji określa ono unikanie produktów pochodzenia zwierzęcego na tyle, na ile jest to oczywiście możliwe. Czyli jeżeli jesteśmy tego świadomi, staramy się nie jeść mięsa, nabiału, jajek, jakichkolwiek produktów pochodzenia zwierzęcego. Samych wegan dzieli się na wegan etycznych oraz dietetycznych. Jak sama nazwa wskazuje, weganie dietetyczni omijają produkty zwierzęce tylko i wyłącznie ze względu na swoje zdrowie. Mamy jeszcze jednak wegan etycznych, którzy unikają również ubierania się w skóry, futra oraz jakiekolwiek inne produkty lub półprodukty zwierzęce. Jeśli chodzi o sam weganizm, już nieraz widziałem na przykład niektórych wegan, którzy umieszczają filmiki na YouTubie i są trollowani przez inne osoby, tak zwanych, nie wiem jak to nazwać, wojowników klawiatury, którzy sobą niewiele reprezentują, między innymi Crazy Polish Vegan. Sam pan Banan był nieraz atakowany z różnych stron, akurat nie pod tym względem, o którym chciałbym wspomnieć, ale było nie było, był atakowany, nie wiem z jakiego powodu, pewnie kompletnie bezsensownego. Ale na przykład nieraz atakuje się wegan za to, że powiedzmy zjedli miód, tudzież jakiś produkt, który gdzieś tam w sobie zawierał jakąś cząsteczkę produktów pochodzenia zwierzęcego. Tego tak jak mówię, weganizm w samej swojej idei polega na unikaniu produktów zwierzęcych na tyle, na ile jest to możliwe oraz możliwe w praktyce. Wiadomo, że jeżeli na przykład będziemy bardzo chorzy, nie będziemy w stanie się, powiedzmy, nie wiem, poruszać, żyć bez konkretnego leku, który jest na bazie laktozy, to wiadomo, że ten lek weźmiemy, dlatego że nasze życie, było nie było, jest dla nas samych priorytetem. W moim mniemaniu ktoś, kto raz na jakiś czas zje jakiś produkt, który posiada jajka tudzież mleko, nadal jest weganinem. Gdyż chodzi o samo nastawienie do życia i samo nastawienie do tego żywienia. To znaczy, jeżeli unikamy, staramy się unikać jak tylko to możliwe produktów zwierzęcych, jak tylko, o ile jesteśmy oczywiście w stanie, w przypadku powiedzmy nastolatków, jeżeli na przykład nie mają dostępu do konkretnych produktów, do konkretnego jedzenia, a rodzice przygotują to, co przygotują, dlatego że są strasznie zacofani pod tym względem i niestety nie mają zbytniej wiedzy na temat odżywiania, no to wiadomo, że jeżeli taki ostatek stara się było, nie było unikać tych produktów, a jednak raz na jakiś czas coś zje, nadal może być nazywany weganinem. Możemy nikogo mieszać z błotem tylko dlatego, że raz na jakiś czas zdarzyło mu się zjeść jajko, tudzież właśnie inny produkt tego typu. Więc czym jest weganizm? Podsumowując, staraniem się z całych sił, aby unikać produktów zwierzęcych na tyle, na ile jest to możliwe. Dziękuję bardzo i zapraszam do moich kolejnych filmów.